Heroes of Warcraft. Hej, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Weaver, a to jest kolejny odcinek gry Hearthstone, Heroes of Warcraft i karczemna bójka tygodnia 36, tym razem o nazwie Na Szpicy, gdzie bohaterowie otrzymują prowokację i stają się tym samym głównym celem ataków naszych stronników. I zagramy sobie specjalnie przygotowanym na tą okazję kapłanem. Ręka początkowa grobowy pająk, słowo mocy Fała, Sylwana oraz masowe rozproszenie. Myślę, że nie jest najgorzej, chociaż mogło być lepiej. Widzę, że przeciwnik zaczyna od ekranowanego mini-bota. Nam do ręki dochodzi kamień przywołania i w tej turze za bardzo nie ma co zrobić, więc po prostu ją sobie skipniemy. Czekam na rozkaz. W tej turze również dochodzi nam tylko pogrzebania, więc karta o zbyt dużym koszcie manę, więc skipujemy. No i myślę, że możemy zacząć grobowy pająk. I myślę, że pędzący Kodo będzie tutaj dobrym wyborem. Nikt nie pozna naszych tajemnic. Użyjemy sobie masowego rozproszenia i tym samym troszeczkę osłabimy stronników naszego przeciwnika. No i nie pozostaje nam nic innego, jak dorzucić tylko gorliwą kapłankę. Ktoś jest ranny? Chociaż myślę, że ona tutaj za dużo roboty nie będzie miała. Dustingo! Okej, moglibyśmy atakować tą prowokację, ale w sumie nie widzę potrzeby. W takim razie dorzućmy sobie może ten kamień przywołania. Na pająka słowo mocy chwała i będziemy leczyć naszego bohatera za każdym razem, kiedy ten stronnik zaatakuje. Już się robi. W tej turze przeciwnik wystawia wyżera. Ja myślę, że też jest to karta, która tutaj nie za bardzo wpisuje się w zasady. A my wyrzucimy w tej turze antycznego medibota, uleczymy naszego bohatera. I zaatakujemy każdym stronnikiem, który może zaatakować. Na ręce jest już przygotowany Reno Jackson, więc będziemy mogli w krytycznym momencie przywrócić zdrowie naszego bohatera do maksimum. No i myślę, że w tym momencie będzie to idealna okazja, żeby właśnie użyć Reno Jacksona, ale wcześniej rzucimy sobie wewnętrzny żar na nasz kamień przywołania. Okej, przyzwaliśmy impa. Już się robi. Będziemy bogaci. Gotowe.
Okej, w tym momencie myślę, że powinno udać nam się w następnej turze wykończyć bohatera przeciwnika. Myślę, że nawet święta światłość mu tutaj nie pomoże. Okej, trochę gorzej z konsekracją. I brakujące punkty ataku uzupełnimy sobie poprzez wybrań Pawelem i tym samym zniszczymy bohatera przeciwnika. Zwycięstwo jest twoje.